Opowiem dzisiaj historię, która mnie bardzo frapuje, i w ogóle cała historia ma być wstępem do omówienia pewnego problemu. W pewnej miejscowości, nazwijmy ją miejscowością X, było dwóch sąsiadów. Żyli ze sobą bardzo dobrze. Jeden z sąsiadów spokojny, drugi bardzo krewski, można powiedzieć Paweł i Gaweł. Ten spokojny miał psa, a wiadomo jak to psy. Raz szczeka głośniej, raz ciszej, w zależności od humoru. Ten drugi, niespokojny, za każdym razem, kiedy ten pies szczekał, powtarzał całej swojej rodzinie: "Och, jak kiedyś wezmę siekierę, jak walnę tego psa w łeb." Powtarzał, nie zastanawiając się bardzo często, co może nieść ze sobą takie jego gadanie. Pewnego razu, kiedy znów sobie tak powtórzył: "Och, jak ja bym walnął tego psa w łeb, och, jak ja bym go wykończył", wstał syn i wyszedł. No, żona nawet nie zwrócili na to uwagę. Nagle rozległ się potężny skowyt. Pies skowyczał tak, jak tylko czasami psy mogą skowyczyć. Zarówno jedni, jak i drudzy sąsiedzi wybiegli na podwórko. Ich oczom ukazał się syn jednego z tych sąsiadów, jak naparzał tego psa po łbie siekierą. Ojciec chwycił syna: "Synu, co ty robisz? Przecież to taki fajny pies." "Tato, no ale ty przecież cały czas powtarzasz: och, jak ja bym wziął tą siekierę, jakbym go walnął w ten łeb." "Tato, przecież zrobiłem to za ciebie, żebyś się nie męczył." Dlaczego to opowiadam? Ano bardzo często, ostatnio szczególnie, czytam tego typu zdania: "Och, jak ja bym wziął kamieniem, czy wzięła kamieniem i walnęłabym tego czy owego. Och, niech wreszcie ktoś zabije, albo niech na przykład ktoś uderzy tego kurdupla, czy tamtego wielkoluda." Nie zastanawiamy się tak naprawdę, co robimy. I tu też objawia się nasza potężna ignorancja. Albo po prostu nasza głupota. Jedno albo drugie. Wolałbym, żeby to była ignorancja, a nie głupota. Jak można? Nie wiem. Nie rozumiem albo i rozumiem. Po prostu oduczyliśmy się dyskusji. Ale jak można, będąc całkiem świadomym na umyśle, napisać, że wzięłoby się kamień i by się kogoś zabiło? Przecież trzeba naprawdę być umysłowo niezrównoważonym, żeby coś takiego napisać. Wielokrotnie zdarzało mi się dyskutować, i bardzo cenię te dyskusje, z osobami, które miały inne zdanie niż ja, ale nigdy nie napisałem: "Idź ty głupi" i tak dalej, bo jak cię przy... Z tego względu, że ja odpowiadam za swoje słowa. To trochę tak, jakbyś teraz przez okno jedna czy jeden wziął i wyrzucił, wylał nieczystości. Dla ciebie może po prostu to będzie odruch, głupota, chwila zamroczenia, jak zwał to zwał. Ale reprezentujesz siebie i tylko i wyłącznie siebie. Więc to nie jest tak, że na Facebooku twoi znajomi to tylko grono twojego uwielbienia, grono twojego zauroczenia twoją osobą, wzajemnej adoracji, jak to się mówi. Ale nie wiesz, co niesie ze sobą to słowa. Zobaczcie, jak dużo zrobiło złe słowa kierowane w stosunku do akurat prawej strony. Znalazł się człowiek kilka lat temu, który po prostu te słowa, trochę jak ten syn, wziął spluwę i poszedł i zabił jednego z posłów.